Cześć, jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku Info Simsów. A dzisiaj przede wszystkim Wam opowiem o dodatku Śnieżna Eskapada, który wyjdzie 13 listopada bieżącego roku, o aktualizacji listopadowej, która wyjdzie przed tym dodatkiem oraz o aktualizacji grudniowej, która ma zmienić odcienie skóry, tak naprawdę zrewolucjonizować odcienie skóry, a więc też pokrótce o niej opowiem. Ale na sam początek chciałabym jeszcze zaprosić Was do wszystkich Game Changersów, którzy dostali wczesny dostęp do tego dodatku i na swoich kanałach YouTube zamieścili właśnie różne filmy właśnie na temat tego dodatku, gdzie sobie sami pogrywali z tym dodatkiem i mogą Wam dokładnie pokazać, co ten dodatek dodaje, jak dodaje, przede wszystkim wszystkie zdjęcia, więc serdecznie zapraszam Was. Zobaczcie, czy Wasi ulubieni Game Changersi dostali właśnie dostęp i czy zamieścili jakieś filmy, bo na pewno kilku również polskich i wiele zagranicznych właśnie YouTuberów dostało dostęp i różne filmy na ten temat właśnie pokazali. I ja tutaj już właśnie będę się opierać na tym, co oni pokazali, ale również w tym odcinku będę się oczywiście opierać na tym, co było na live'ie twórców, gdyż tutaj również Simguru Gram właśnie poprowadził live'a na temat tego dodatku i wszystkie zdjęcia, jakie tutaj będziecie widzieli, które będą właśnie na temat tego dodatku, to właśnie będą pochodziły z tego live'a. Rozpoczniemy sobie od aktualizacji listopadowej, która doda platformy i dzięki temu będziemy mogli zbudować nawet kilka platform na siebie, ale dzięki właśnie tym strzałkom będziemy mogli daną platformę podnieść w górę i w dół. Ważne, żeby wspomnieć, że jeśli platforma będzie wyższa niż jeden stopień, to żeby Sim mógł na nią wejść, będą potrzebne schody. Kolejną rzeczą, jaką zostanie dodana, to taki profil właśnie znajomego, więc sobie jak klikniemy na znajomego, to będziemy mogli tworzyć taki profil i będą o nim wszystkie informacje i również będzie tutaj właśnie zakładka odczucia, więc te sentiment, to po polsku będą odczucia i tu będziemy mieli wypisane odczucia względem danego Sima, jakie on ma względem nas i jakie my mamy względem niego. Również właśnie zostaną dodane parcele do wynajęcia, które będziemy mogli wstawić we wszystkich mieszkalnych światach, więc w tym momencie umożliwi to pojechanie na wakacje do każdego mieszkalnego miasta, tylko mówię, najpierw trzeba będzie wstawić tam właśnie parcele do wynajęcia. Jeśli nie będzie parceli do wynajęcia w danym mieście, no to niestety nie będzie można tam pojechać na wakacje, więc jeśli będziecie na przykład chcieli pojechać na wakacje do Wierzbowej Zatoczki, to najpierw wstawcie tam właśnie albo jedną z parcel mieszkalnych, zmieńcie właśnie na parcelę do wynajęcia. Tak samo jeśli chodzi o Sulanie, Windenburg i inne miasta mieszkalne. Wiadomo, że ma miasto Góra Komorebi, która dojdzie z tym dodatkiem, już takie parcele do wynajęcia będzie posiadała. Jeśli chodzi o światy wakacyjne, to one pozostaną wyłącznie wakacyjne, więc tutaj nie ma możliwości zamieszkania w nich, tam tylko będzie można pojechać na wakacje, więc światy mieszkalne będą wakacyjne, ale w drugą stronę już nie. Zaś w aktualizacji grudniowej na pewno będą zmienione odcienie skóry. Jak widzicie, będziemy tutaj mieli podział właśnie odcieni skóry na ciepłe, neutralne, zimne oraz inne, czyli różne. Również jak widzicie, będziemy mogli danemu odcieniowi skóry zmniejszyć również jasność, więc będziemy mogli go przyciemnić, rozjaśnić. I również widzimy tam znaczek plusa, to oznacza, że chyba będziemy taki sobie customowy odcień skóry mogli zapisać, a później z śmietniczkiem, jeśli nie będziemy go chcieli, to wyrzucić. Również zostaną zmienione makijaże, tak jak tu widzicie, i będą dodane do nich 4 suwaki i dzięki temu będziemy mogli zmienić właśnie kolor i odcień właśnie danego koloru, bym powiedziała tak, a więc jasność, nasycenie i takie sprawy. I również pewnie takie customowe kolory będziemy mogli sobie zapisywać i później również usuwać. Dzięki temu będziemy mogli sobie stworzyć takie, bym powiedziała, odcienie właśnie tych makijaży, które będą nam pasowały bardziej i które będą podkreślały bardziej urody naszego Sima i po prostu będziemy mogli je sobie zapisywać na później, ale to dopiero w aktualizacji grudniowej. Również w aktualizacji grudniowej dostaniemy kolejne ulepszone fryzury. W aktualizacji październikowej zostały ulepszone 2 fryzury, teraz zostaną ulepszone kolejne fryzury, które po prostu były w grze podstawowej i miały takie troszeczkę nieciekawe tekstury, to kolejne zostaną tam właśnie również ulepszone. Dla przypomnienia, dodatek Śnieżna Eskapada wychodzi 13 listopada bieżącego roku na wszystkich platformach w ten sam dzień. Na Origin będzie dostępny o godzinie 00, czyli o północy w Polsce.
a na innych platformach wyjdzie o 1 godzinie na całym świecie razem, więc tutaj będzie to dostępne w późniejszych godzinach tego dnia, ale również będzie to 13 listopada w Polsce. Tak oto prezentuje się, bym powiedziała, właśnie mapa miasta Komorebi. Tak naprawdę jest góra Komorebi. Jak widzicie, mamy 3 dzielnice. Jedna jest cały czas śnieżna, więc ta na górze jest cały czas ośnieżona, a te 2 pozostałe, jeśli nie macie dodatku 4 pory roku, są wiecznie zielone. Jeśli macie dodatek 4 pory roku, no to te 2 dolne dzielnice będą się zmieniały razem z porami roku, a ta śnieżna cały czas pozostanie śnieżna. Właśnie będą festiwale właśnie w tym mieście, więc tutaj powrócą festiwale z miejskiego życia, ale oczywiście będą to inne festiwale, będzie na przykład festiwal śniegu, festiwal światła, czy festiwal telaki dla dzieci, a więc będzie taki dziecięcy festiwal. Każdy będzie z nich w innej dzielnicy, a więc każda dzielnica ma swój festiwal, no i macie napisane mniej więcej właśnie, co będzie się działo na tych takich stojących, bym powiedziała, mapach. Zawsze można sprawdzić, jaki festiwal się zbliża, gdzie będzie, o której będzie, no i co można na nim robić, jeśli oczywiście jesteście w mieście Góra Komorebi, to zawsze będziecie mogli takie informacje sobie na bieżąco sprawdzać. I teraz już widzicie, jesteśmy na festiwalu właśnie śniegu, właśnie w tej dzielnicy, która jest wiecznie śnieżna, nawet jeśli macie dodatek 4 pory roku. I na niej są na przykład również w tym miejscu 4 automaty. Również jest ten najbardziej na prawo, to jest automat, gdzie możecie kupić specjalne ubiory właśnie z tego festiwalu, więc każdy festiwal będzie miał swoje unikatowe ubiory, które będzie można tam zrobić i unikatowe rzeczy, które będzie można tam robić. Również pamiętajcie, że jeśli zawiesi Wam się jakiś, bym powiedziała, produkt w automacie, to Wasz sim będzie mógł taki automat potrząść, ale jest możliwość, że taki automat wtedy na waszego sima spadnie i go przygniecie. I jest możliwe, że jeśli wasz sim był już obolały, na przykład po jakichś sportach wyczynowych, no to niestety taki właśnie automat może go nawet zabić, więc to jest nowa śmierć. Druga nowa śmierć to jest upadek z góry podczas wspinaczki, więc to są 2 nowe śmierci. Tutaj widzicie, że mamy nową kolekcję, to tak się nazywają simis. Zaraz zobaczycie, że tych simis jest 12, plus każdy simis może mieć swoją wersję złotą, więc ich w sumie jest troszeczkę więcej, ale to jest właśnie nowa kolekcja, którą właśnie można zbierać podczas właśnie tego dodatku. Można kupować właśnie takie kapsuły w automatach, które są w górze Komorebi, ale również podczas festiwali właśnie można zdobywać takie kapsuły i żeby właśnie zdobyć całą kolekcję, więc warto chodzić na festiwale, jeśli chcecie zebrać całą kolekcję, a więc tutaj właśnie macie pokazane, że jest to cała osobna kolekcja i wszystkie rzeczy z nią związane są właśnie z tego dodatku śnieżne eskapada. Co są zupełnie, zupełnie nowe rzeczy. Również chciałam tutaj powiedzieć, jak już wspomniałam o umiejętnościach, to jak mówiłam w poprzednim odcinku Info Simsów na temat tego dodatku, mamy właśnie wspinaczkę, snowboard i jazdę na nartach. To są nowe umiejętności i właśnie te rzeczy możemy sobie ćwiczyć właśnie na górze Komorebi. Snowboard i jazda na nartach, no to wyłącznie w tej dzielnicy śnieżnej, a jeśli chodzi o wspinaczkę, to w każdej z dzielnic jest mała ścianka wspinaczkowa, gdzie można również tę umiejętność ćwiczyć. No i wiadomo, również się ćwiczy tę umiejętność, jak się idzie na właśnie wyprawę na szczyt góry, ale to również za chwilę o tym dodatkowo powiem. Oprócz właśnie tego snowboardu mamy również możliwość chodzenia na wspólne takie spacery rodzinne, więc jeśli sobie utworzymy grupę z simami, to właśnie za pomocą takich tablic w każdej z dzielnic możemy się wybrać na wspólną, bym powiedziała, na wspólny spacer tak naprawdę, wspólne, bym powiedziała, zwiedzanie i możemy po prostu wybrać się, gdzie idziemy i wtedy simowie idą razem całą grupą, bo jak ktoś zauważył, na przykład jak chciałoby się pójść na spacer na przykład w granitowych kaskadach, to każdy sim idzie swoim tempem, simowie nie idą razem, czyli nie było czegoś takiego w grze, żeby simowie mogli iść gdzieś razem. Jak się nawet dało podejść tutaj razem, to każdy szedł w swoim tempie. A tutaj na tych spacerach simowie idą rzeczywiście razem. Jeśli jest jakieś dziecko, no to idą właśnie w tempie tego dziecka, zatrzymują się, rozmawiają ze sobą i po prostu mają takie wspólne razem przeżycia. Kolejną rzeczą, która zostanie dodana w tym dodatku, to są style życia.
i w danym momencie nasz sim może mieć maksymalnie 3 style życia, ale oczywiście możemy pracować na więcej styli życia i te style życia, jeśli ich nie wzmacniamy, no to one nam z czasem zanikają, więc tutaj to nie jest, że mamy jeden styl życia na całe życie, one się wiecznie mogą zmieniać, jedne mogą nam odchodzić, drugie przychodzić, ale w danym momencie możemy mieć maksymalnie 3. Jak widzicie, są również style życia, które są do siebie przeciwstawne, a więc na przykład ktoś lubi śmieciowe jedzenie, a ktoś lubi zdrowe jedzenie, a więc jeśli będziemy jedli śmieciowe jedzenie, no to nam to zdrowe będzie spadało i na odwrót, więc tutaj zawsze też możemy powiedzieć, że nawet najpierw ktoś się śmieciowo odżywiał, a później nagle przeszedł na zdrowe odżywianie, więc też coś takiego jest możliwego. Mówiłam o wspinaczce i wspinaczka właśnie na szczyt góry, tak naprawdę wyprawa na szczyt góry, to jest właśnie wydarzenie, a więc to nie jest tylko, że idziemy sobie i po prostu sobie idziemy, tak jak na przykład w dżunglę sobie idziemy, to jest całe wydarzenie. Więc tutaj jak je sobie zaczniemy je w onsen, czyli to jest też nowy typ parceli, o którym za chwilę opowiem. I właśnie musimy wybrać lidera oraz członków grupy. Warto się do tego przygotować, warto zabrać ze sobą namiot, jedzenie, również dodatkowy sprzęt do wspinaczki, żeby po prostu było nam łatwiej, bo to jest długa wyprawa, nie jest ona krótka. Warto przygotować simów i na przykład właśnie w takim onsen, właśnie w tej parceli publicznej, która jest nowym typem właśnie w tym dodatku, skorzystać właśnie z gorących źródeł, żeby simowie zaliczyli jakieś takie urazy, jakie mają właśnie na przykład po snowboardzie czy po jeździe na nartach, bo każdy upadek właśnie i taki siniak na ciele naszego sima buduje się i bym powiedziała, każdy kolejny jakiś uraz się nawarstwia i wtedy, gdy spadniemy na przykład z góry, no to później nasz sim może zginąć, a więc tutaj jest to niebezpieczeństwo, więc warto właśnie wejść do onsen, tam najpierw wykąpać naszego sima pod prysznicem, wejść do takich gorących źródeł, gdzie właśnie nasz sim odpocznie i wszystko zaleczy, bo wiadomo, do takich gorących źródeł musimy wejść dopiero po kąpieli, żebyśmy tutaj nie wybrudzili tych gorących źródeł i inaczej naszych simów będą inni simowie źle patrzeć, więc warto o tej poprawnej etykiecie pamiętać właśnie, gdy jesteśmy w onsen. Tam są również automaty, gdzie można kupić jedzenie, gdzie można kupić zapasy, więc warto z tego skorzystać, żeby przyjść przygotowanym. I jak tutaj widzicie, są takie ściany wspinaczkowe i tu właśnie trzeba je pokonać, żeby pójść do punktu zbiorczego, gdzie będzie właśnie można kontynuować swoją przygodę i przejść do kolejnego punktu, bo te kolejne punkty naszej wycieczki, naszej wspinaczki, to są kolejne parcele, więc tutaj jak dojdziemy właśnie do takiego punktu, możemy kliknąć iść dalej albo i nas przyniesie właśnie krótki ekran ładowania do kolejnego miejsca, gdzie musimy dalej zrobić właśnie cele, jakie mamy właśnie podczas tego wydarzenia i wspiąć się na kolejną ścianę, a więc warto się też przygotować, na przykład tam znajdziemy namiot, znajdziemy na przykład krzaczek do sikania, więc warto na przykład odsikać simów, trochę się przespać, coś zjeść, zapalić na przykład również, rozpalić ognisko, żeby naszych simów ogrzać, bo warunki będą coraz to gorsze im dalej w las, a więc nie będzie łatwiej, będzie coraz gorzej, będzie coraz trudniej, więc taka wyprawa jest trudna, więc warto się do niej przygotować, warto sobie właśnie troszeczkę pomiędzy kolejnymi wspinaczkami troszeczkę podpoczywać, żeby później dojść na górę, a więc tak wygląda szczyt. Właśnie nie chciałam Wam pokazać wszystkiego, jak to wygląda tutaj. Jeśli chcecie, to możecie zobaczyć live'a albo właśnie u nich Game Changersów, ale tak wygląda szczyt, na który dojdziemy. Również jeśli chodzi o wspinaczkę po kolei, to również możemy znaleźć jaskinie, w których jest możliwość również barabara, więc właśnie jaskinie są nowym miejscem na barabara oraz właśnie gorące źródła również są właśnie nowym miejscem na barabara, więc mamy dwa nowe miejsca w tym dodatku właśnie na barabara. Sami ocencie, czy warto właśnie w takie miejsce przejść, wydaje mi się, że widok jest niesamowity z takiego miejsca. Ja takie właśnie, jak byłam na Maderze, mogłam doświadczyć właśnie tego takiego efektu bycia ponad właśnie linią chmur i powiem Wam, że to jest niesamowite, więc chyba warto. Te zdjęcia, które teraz widzicie, będą Wam się już przewijać i powtarzać, bo nie mam do niektórych rzeczy zdjęć, więc tutaj Wam tylko o nich opowiem. To jest takie krótkie podsumowanie tego dodatku, więc tutaj właśnie zachęcam
do innych youtuberów. Na pewno na moim kanale się pojawi seria na temat tego dodatku, gdy tylko on wyjdzie, a więc gdy tylko będę mogła go kupić. Nie mówiłam również o tym, że oczywiście mamy możliwość również jazdy na sankach, ale o tym mówiłam w poprzednim odcinku, a więc tutaj wspominam też. Jazda na sankach może odbywać się nawet w parach, więc tutaj możemy wziąć dorosłego Sima i na przykład dziecko, dorosłego Sima i małe dziecko, dorosłego Sima i innego dorosłego Sima, więc tutaj możemy sobie jeździć w parach i możemy jedynie jeździć na tym, bym powiedziała, szlaku, bym powiedziała takim właśnie do praktyki, a więc bym powiedziała jedynie na tej oślej łączce, gdzie wszyscy mogą właśnie ćwiczyć. Jeśli chodzi o dorosłych Simów i o dzieci, one mogą jeździć również na tych większych stokach. Dzieci mogą jedynie jeździć na łatwym stoku, a dorośli względem swoich umiejętności mają do dyspozycji 4 stoki. Łatwy, średni, trudny i legendarny, więc tutaj jeśli chcemy, to właśnie możemy na takich 4 jeździć i każdy z nich jest coraz to trudniejszy. Również możemy na takich stokach jeździć z różną intensywnością, więc jest mała, średnia, duża. Tutaj wybieramy, jak nasz Sim ma tutaj jeździć. Za każdym razem, gdy będzie jeździł, to będzie wybierał troszeczkę inną ścieżkę na tym stoku, więc nie będzie tego robił cały czas z tej samej ścieżki w kółko i w kółko, ale co jakiś czas będzie troszeczkę właśnie coś zmieniał i troszeczkę inaczej jeździł na tym danym stoku. Również warto wspomnieć o tym, że możemy na danym stoku dać, żeby nasz Sim zjechał raz, albo żeby robił to cały czas, a więc dopóki my później mu nie odklikamy tej interakcji, to on będzie cały czas zjeżdżał w dół i później wjeżdżał wyciągiem na górę, zjeżdża w dół, wjeżdża wyciągiem i tak w kółko będzie robił, dopóki mu nie powiemy, że ma przestać, więc to też jest fajna opcja, że nie musimy cały czas klikać Simowi, że ma zjeżdżać, tylko on będzie w kółko to samo robił, póki my mu nie odklikamy. Jeśli chodzi o nowe aspiracje, to będą 2. Zwiedzający górę Komorebi oraz entuzjasta sportów ekstremalnych. Pierwsza, no to bardziej taka, bym powiedziała, aspiracja dotycząca kultury, festiwali i takich spraw. A entuzjasta sportów ekstremalnych, no to wiadomo, snowboard i jazda na nartach i takie sprawy. Mamy też 2 nowe cechy, żądny przygód oraz kulturalny. Żądny przygód, no to lubi sport ekstremalny, a kulturalny Sim, no to zawsze lubi być odpowiedni i kulturalny. Więc na przykład, jeśli ma wejść do gorących źródeł, to najpierw właśnie weźmie prysznic. Będzie się z Simami starał przywitać w kulturalny sposób, będzie miał właśnie nowe przywitanie, właśnie kulturalne przywitanie, a więc nie będzie też lubił, gdy Simowie są dla siebie niemili, czy właśnie jacyś podli, bo to jest niekulturalne, więc taki Sim lubi kulturalny, a więc tutaj wydaje mi się, że bardzo to, bym powiedziała, odnosi się właśnie do tej kultury japońskiej, więc bardzo fajna cecha. Będziemy mieli również nową karierę, to będzie kariera typu właśnie, że nasz Sim po prostu idzie do pracy, nie wiem, czy ona jest półaktywna, czy taka typowo, że nasz Sim tylko idzie i znika. Nie wiem, czy można zostać. Chyba nie można z tego co widziałam zostać nim w domu, a więc tylko nasz Sim idzie, znika i tyle. I jest to kariera oddany pracownik. I ona ma być takim typowym pracownikiem biurowym, który pracuje długie godziny i nasz Sim ma pracować tam od 9 do 19, więc bardzo długo, 10 godzin, bo niby ma daleko, musi daleko dojeżdżać do tej pracy, więc taka, bym powiedziała, aspekt taki typowo też kultury azjatyckiej, że Sim gdzieś mieszka pod miastem i musi daleko do miasta dojechać, a więc nawet 50 minut, powiedzmy, szybkim pociągiem dojeżdża właśnie codziennie do pracy i z pracy i przez to pracuje też bardzo długo. I w tym będą 2 ścieżki kariery, ekspert oraz kierownik, a więc takie 2 ścieżki. Oddany pracownik, mówię, taki typowa, bym powiedziała, biurowa, bym powiedziała, praca. Więc myślę, że może wielu z Was się odnajdzie w tej pracy, jeśli chciałoby stworzyć samych siebie, bo wydaje mi się taka najbardziej, bym działała, elastyczna jest to praca, jeśli chodzi o przypisanie w różne sprawy, więc tutaj jak najbardziej można to przypiąć. Chyba powiedziałam już o wszystkim, co chciałam. Najważniejsze rzeczy, pewnie jakieś szczegóły mi na pewno uciekły, ale mówię, zajrzyjcie do Game Changersów na live, jeśli ktoś zna angielski, to też można obejrzeć. Tam SimGuru odpowiedzieli na różne pytania, ma być wiele różnych nowych przepisów, więc to też bardzo fajnie, dojdzie chyba z 15 nowych przepisów. Również dojdą właśnie zdrowe wersje przepisów tych istniejących przepisów, na przykład dla kogoś, kto lubi właśnie zdrowe odżywianie,
właśnie to w związku z tymi stylami życia, więc tutaj style życia będą miały właśnie wpływ na naszego Sima i to jak będzie się na przykład właśnie zachowywał i co robił i jakie właśnie będzie miał dodatkowe interakcje, więc wydaje mi się bardzo, bardzo fajna sprawa, więc na pewno tutaj to będzie miało na wszystko wpływ. A, chciałam wspomnieć jeszcze o tym, że Simowie, dzieci, które mieszkają w górze Komorebi, do szkoły chodzą w mundurkach, a więc mundurki powracają, ale tylko dla dzieci i nastolatków mieszkających w górze Komorebi, bo tak będą chodzili ubrani do szkół. Również jest zasada, można ustawić, że w domu Simowie mają ściągać buty albo mają nosić kapcie, więc wydaje mi się, że to jest super. Nie tylko właśnie, że pomyślano o tym, że mają chodzić bez butów, ale również, że w kapciach. A więc Simowie, gdy będą wchodzili do domu, to będą ściągali buty i na przykład zakładali kapcie albo w ogóle chodzili w skarpetkach, więc bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba, ale to jest rzecz, którą musimy ustalić dla każdego domu, a więc nie musicie tego robić, ale jeśli chcecie, to możecie również ustalić, żeby wasz Sim na przykład jadł pałeczkami, a więc tutaj nie musi wasz Sim jeść łyżką i widelcem, ale może również jeść tylko i wyłącznie pałeczkami, więc coś takiego można ustawić naszemu Simowi, żeby po prostu miał. Jest wiele różnych szczegółów, o których na pewno zapomniałam tutaj wam opowiedzieć. Mówię, serdecznie zapraszam jeszcze raz do Game Changersów i już niedługo na pewno każdy z nas będzie mógł pograć i na pewno te szczegóły również w mojej serii będę mogła wam pokazać, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!